Moja wieczność zaczęło się 21 lat temu. Moja pewność zbawienia zaczęła się 21 lat temu. Mimo tego, że wcześniej przeżyłam kilka różnych zdarzeń, które w niewyjaśniony sposób obróciły się na moją korzyść. Przeżyłam dachowanie, w którym w ogóle nic mi się nie stało. Nic, mimo tego, że inne osoby były poturbowane. Przeżyłam ten wypadek, o którym wam mówiłam, z moim mężem, gdzie usłyszałam po raz pierwszy od niego słowa, że pewnie komuś zależało, żebyśmy przeżyli. I tak naprawdę wcześniej w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, że ten Bóg do czegoś mi jest potrzebny. Oczywiście cieszyłam się, że uszłam całą z jakichś tam rzeczy, ale potrafiłam to sobie zracjonalizować. I człowiek właśnie w ten sposób żyje na tym świecie. Patrzysz na to, co widzialne, i bardzo łatwo tłumaczysz sobie rzeczy, które w pierwszej chwili wiesz, że są niewyjaśnione. Wiesz, że to musiał być palec kogoś, kto jest ponad tym naturalnym światem. Bóg jest bardzo blisko. Bóg jest Bogiem z bliska. Każdy z was miał takie spotkania, miał takie zdarzenia w swoim życiu, gdzie zastanawiałeś się, że ktoś tam jest, że jest coś, że jest ktoś. I może zaczynałeś wierzyć w jakąś teorię, w jakieś feng shui albo cokolwiek innego. I ja tak robiłam, ja szukałam duchowości, szukałam mocy w swoim życiu. I dopiero dociśnięta tak naprawdę zawołałam do Boga jak do osoby. Do Jezusa Chrystusa zawołałam. Mimo tego, że byłam ateistką, właśnie taką zagłębiającą się w różne ezoteryczne rzeczy. Zawołałam do Jezusa i Bóg jest osobą. Zawołałam do osoby i osoba mi odpowiedziała. Stanęłam oko w oko z prawdą, która została mi wypisana głęboko w moim wnętrzu. Głęboko w moim wnętrzu zostałam przekonana. To się stało nagle, że Jezus to jest Bóg, że umarł za mnie, że zmartwychwstał. Ja się z Nim spotkałam. Mimo tego, że to jest niewidzialny Bóg, ja Go odczułam. Ja Go zaprosiłam do swojego wnętrza, zaprosiłam Go do swojego życia. Tak jak wcześniej zaprosiłam do swojego życia mojego męża. Dokładnie to samo. Nie wiedziałam nic o tym Bogu, oprócz tego, że wiedziałam, że On za mnie oddał życie. To jest wystarczająca informacja. To jest wystarczająca informacja do tego, żeby wiedzieć, że ten Bóg jest skrajnie przychylny Tobie. To jest informacja, na którą nie możesz powiedzieć ale. Ponieważ nikt inny nie oddał za Ciebie życia. Nikt inny nie był tak zdesperowany, żeby Ciebie uratować. I tylko dlatego nie odczuwasz realnie tego ratunku i nie doświadczasz go w swoim życiu, ponieważ jeszcze tego nie przyjąłeś, ponieważ jeszcze nie zawołałeś do tego Boga, do Jezusa Chrystusa, jak do osoby. On jest osobą. To jest zmartwychwstały Bóg, potężny Zbawca, ten, który wcielił się dla Ciebie. Ten, który jest nieograniczony, a zdecydował się w ogóle wbić w to śmierdzące ciało, żeby spłacić to, co człowiek skrzanił, żeby Cię zasłonić sobą, żeby móc Cię wypuścić na wolność. W jaki sposób? Tylko przez to, że rzeczywiście uznasz, że potrzebujesz ratunku. Tylko przez to, że rzeczywiście uznasz, że On jest. Najpierw musisz uznać, że On jest. Żeby sięgnąć tam wiarą, musisz uznać, że On jest. Nie racjonalizuj sobie tych wszystkich rzeczy z przeszłości, które doświadczyłeś. To naprawdę było po to, żebyś tu, dzisiaj usłyszał prawdę Ewangelii, dobrej nowiny dla człowieka, że możesz narodzić się na nowo,
że możesz wymienić swój egocentryzm na żywego ducha. O to chodzi w ogóle w Ewangelii, o to chodzi w tym, co zrobił Jezus. On uśmiercił bunt w ciele, w ogóle ciało człowieka, egocentryzm, uśmiercił tam na krzyżu. Powstał z martwych, przysłał tutaj Ducha Świętego. I w związku z tym, co On zrobił, ty możesz dzisiaj zaprosić Ducha Świętego do swojego wnętrza i narodzić się na nowo. Jakkolwiek to nie brzmi dziwnie w twoich uszach, możesz to zrobić, bo w ogóle życie i śmierć są w mocy twojej decyzji. Życie i śmierć, to czy jesteś żywy, czy martwy, zależy od ciebie. Zależy od ciebie. Dzisiaj jesteś martwy duchowo, jeśli nie spotkałeś realnie Boga i nie zaprosiłeś Go do swojego wnętrza. Martwota duchowa polega na tym, że człowiek jest egocentryczny. Człowiek sam decyduje, czy idzie do nieba, czy do piekła. Człowiek sam decyduje. Jesteś tutaj po to, żeby wysłuchać prostej Ewangelii o tym, że możesz pojednać się z Bogiem i możesz ożyć w środku. Jesteś tutaj tylko dlatego, że to Boża łaska, Boża dobroć cię tutaj przyprowadziła. Dlatego twoje życie zostało ocalone aż do tej pory. Ja nie wierzę w przypadki. Każdy człowiek wielokrotnie jest konfrontowany z informacją, że Bóg jest. Wielokrotnie jest konfrontowany z informacją, że Bóg jest mu przychylny, że go kocha. Wielokrotnie już odrzuciłeś tą informację. Ale nie odrzucaj kolejny raz, ponieważ serce człowieka ma tendencję do zatwardzenia się. I przyjdzie czas, być może może przyjść czas, kiedy nie będziesz mógł, nie będziesz zdolny nawet krzyknąć do Boga o ratunek. A to jest bardzo proste. Ewangelia jest bardzo prosta. To jest bardzo proste. Nie trzeba być teologiem, żeby spotkać się z Bogiem. Nie byłam teologiem, byłam przeciwnikiem Boga. Byłam ateistką. Zawołałam do Jezusa tylko dlatego, że pamiętałam, jak wyglądało życie mojej koleżanki, która mi mówiła, że Jezus jest realny i że podniósł jej życie. Zawołałam w momencie, kiedy byłam na dnie, w desperacji, bo chciałam zmiany. Bo chciałam zmiany i wiedziałam, że jedynie Bóg, jeśli jest, może mi pomóc. I przekonałam się, że On jest. Nie wiem, czy żyłabym do tej pory, gdybym wtedy Go nie spotkała. Na pewno moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Bardzo łatwo dotknąć Boga, ponieważ to jest Bóg z bliska. Ponieważ On się nie ukrywa przed człowiekiem. Nie ukrywa się przed Tobą. I wielokrotnie doświadczyłeś Jego interwencji w swoim życiu. Ale dzisiaj mówię do Twojego serca. Mówię do Twojego wnętrza. Jest Bóg, to jest Jezus Chrystus, oddał za ciebie życie. Jeśli twoje wnętrze się porusza, jeśli rezonuje z tą informacją, koniecznie to sprawdź. Koniecznie to sam sprawdź. Koniecznie do Niego zawołaj. Koniecznie powiedz, jeśli ona mówiła prawdę, to ja chcę tego doświadczyć. Ja chcę doświadczyć, czy to jest prawda.